Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Tematem dzisiejszym jest historia zbrodni, do której doszło 24 lata temu w województwie świętokrzyskim. Sprawa ta nie jest jakoś szerzej znana, a sama w sobie jest niezwykle interesująca, ponieważ wiele wskazuje na to, że za zbrodnie na 14-letniej Joasi skazano prawdopodobnie niewinnego człowieka. Joanna Kulik urodziła się w 1984 roku i mieszkała w miejscowości Zbrza w gminie Pawłów w powiecie starachowickim. We wrześniu 1998 roku Joanna miała 14 lat i była uczennicą 8 klasy szkoły podstawowej w Pawłowie. Szkoła mieściła się w odległości 2 kilometrów od domu dziewczynki. O Joannie mówiło się, że była bardzo grzeczną, spokojną dziewczynką, bardzo dobrze się uczyła i była jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą uczennicą w całej szkole. Jak na swoje 14 lat była niska i drobna i trudno to właściwie ocenić, ponieważ żadne ze źródeł do sprawy nie zawierało zdjęcia dziewczynki, dlatego musimy po prostu wierzyć artykułom na słowo, że Joanna wyglądała bardziej na 11-latkę niż na 14-latkę. Asia chodziła do szkoły pieszo w towarzystwie 2 koleżanek, które również mieszkały w Zbrzy. Czasami zawoził je któryś z rodziców. Joanna mieszkała wraz z rodzicami Danutą i Kazimierzem. Miała również 18-letnią siostrę Agnieszkę. Rodzina była spokojna, rodzice bardzo ciężko pracowali we własnym gospodarstwie rolnym, by zapewnić córkom jak najlepsze warunki do życia. We wrześniu 1998 roku trwały wykopki. Niektóre dzieci w związku z tym były przez rodziców zwalniane z zajęć, by pomóc w obowiązkach. We środę 23 września 1998 roku 2 koleżanki, które zazwyczaj chodziły do szkoły z Asią, zostały w swoich domach. Pomagały rodzicom. Pan Kazimierz Kulik postanowił tego dnia zawieźć swoją córkę do szkoły. Kiedy wysiadała z auta, powiedział, że przyjedzie po nią po lekcjach, ale ona odmówiła i stwierdziła, że wróci sama. Dziewczynka rozpoczęła lekcję o godzinie 8 rano i skończyła zajęcia o 14. Idąc swoim zwykłym tempem, powinna pojawić się w domu około godziny 14:30. Rodzice cały dzień pracowali w polu, wiedzieli, że kiedy Joanna wróci ze szkoły, to natychmiast przybiegnie do nich na pole i będzie opowiadała o swoim dniu w szkole. Kiedy o godzinie 15 wciąż nie było jej jeszcze na polu ziemniaków, gdzie pracowali rodzice, oboje zaczęli się poważnie niepokoić. O godzinie 15:15 pan Kazimierz wsiadł do samochodu i ruszył w kierunku szkoły. 10 minut później był już na miejscu. W placówce dowiedział się, że Joasia dawno już wyszła ze szkoły. Udał się więc do domu kilku jej koleżanek, ale wszystkie zgodnie twierdziły, że dziewczynka wyszła ze szkoły wraz z innymi dziećmi i ruszyła pieszo w kierunku domu. Tata pytał również znajomych oraz ludzi mieszkających na trasie między szkołą a domem. Joannę widziała ekspedientka pracująca w sklepie spożywczym w Pawłowie i Asia weszła na chwilę do tego sklepu o godzinie 14:15, a potem ruszyła w dalszą drogę. Po raz ostatni widziano ją w okolicy cmentarza w Pawłowie, znajdującego się w odległości 500 metrów od szkoły, przy drodze w kierunku jej domu. Z uwagi na to, że ojcu nie udało się ustalić miejsca pobytu córki, o godzinie 17 wrócił do domu, mając nadzieję, że Joanna zdążyła już do niego dotrzeć. Małżeństwo spojrzało na siebie wzajemnie z nadzieją. Pan Kazimierz myślał, że córka jest w domu, natomiast pani Danuta, że Asia wróciła razem z ojcem. Kiedy jednak okazało się, że żadne z nich nie wie, gdzie jest Asia, wpadli w prawdziwą rozpacz, a mama 14-latki rzuciła do męża przez łzy. Ona na pewno nie żyje. O godzinie 17:40
rodzice pojawili się na komisariacie policji, by zgłosić zaginięcie córki. Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań, ale z uwagi na to, że był to niewielki komisariat, policja nie posiadała zbyt wielu funkcjonariuszy, których mogli wysłać na poszukiwania. W związku z tym rodzicom Joanny powiedziano, że dobrze będzie, jeśli powiadomią o zaginięciu córki swoich bliskich i znajomych, bo może ktoś ją widział, a być może ludzie po prostu włączą się w działania poszukiwawcze. Zrozpaczeni rodzice zaczęli działać zgodnie z zaleceniami policjanta. Następnego dnia rano już niemal wszyscy w gminie wiedzieli o zaginięciu Asi. W szkole, do której chodziła, zorganizowany został apel, w czasie którego dyrektor szkoły powiadomił uczniów o tym, że ich koleżanka z klasy ósmej zaginęła w drodze do domu. Poprosił dzieci o przekazanie wszelkich informacji, jeśli widziały cokolwiek niepokojącego lub jeśli wiedzą, gdzie dziewczyna może przebywać. Uczniowie starszych klas mieli natomiast w towarzystwie nauczycieli udać się na poszukiwania ósmoklasistki. Na poszukiwania poza uczniami ze szkoły w Pawłowie stawili się również mieszkańcy gminy, byli obecni policjanci z całego powiatu, a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkich zebranych podzielono na kilka grup, a teren, który należało przeszukać, podzielono na kilka sektorów. Część osób poszukiwała w lasach na obrzeżach miejscowości, natomiast uczniowie wraz z nauczycielami skupili się na terenie wsi. Jednym z punktów poszukiwań był budynek starej opuszczonej plebanii, zwany również wikaryjką lub organistówką. W środku nie było prądu, nie było możliwości włączenia światła, jednak był dzień i światło słoneczne w wystarczający sposób oświetlało pomieszczenie i bez większego problemu można było wszystko dość dokładnie zobaczyć. Kilkanaścioro uczniów w towarzystwie nauczycielki weszło do środka. Dokładnie przejrzeli wszystkie zakamarki opuszczonego budynku, ale niczego w środku nie znaleźli. Wikaryjka położona była w niewielkiej odległości od plebanii, w której mieszkał ksiądz proboszcz oraz wikary. Od wielu lat budynek wikaryjki był zamknięty, nie korzystano z niego. Był już stary, nie używano go od dawna. Przez kilka lat budynek był zamknięty na klucz, ale na kilka miesięcy przed zaginięciem Joasi ktoś się do niego włamał i od tamtego czasu wiejskie łobuzy spotykały się w środku, by pić alkohol. Młodzież paliła tam swoje pierwsze papierosy w tajemnicy przed rodzicami. Panowało takie ciche przyzwolenie na te spotkania w starym budynku. Ojciec Joanny, pan Kazimierz Kulik, szukał dziewczynki we wszystkich opuszczonych budynkach na terenie gminy. Rodzice i siostra dosłownie umierali ze strachu o Asię. Szukali wszędzie, nawet zaglądali do grobów na cmentarzu, bo właśnie w tamtej okolicy Asię widziano po raz ostatni. Jeszcze tego samego dnia jakiś chłopiec, uczeń trzeciej klasy szkoły w Pawłowie, powiedział policjantom, że był świadkiem uprowadzenia Asi. Powiedział, że widział, jak trzech mężczyzn wciągnęło ją do malucha. Broniła się i krzyczała. Chłopiec nie określił jednak żadnych innych szczegółów dotyczących tego zdarzenia i nikt inny nie potwierdził słów tego chłopca. W piątek 25 września do prasy na terenie województwa świętokrzyskiego wpłynął komunikat o zaginięciu dziewczynki. Prawdopodobnie komunikaty te zawierały zdjęcia zaginionej dziewczynki, jednak komunikatów nigdy nie opublikowano, ponieważ Joannę znaleziono właśnie tego samego dnia, około godziny 10:50 rano. W żadnym z kilkudziesięciu późniejszych artykułów nie pojawiła się fotografia nastolatki. Tego dnia, w piątek 25 września 1998 roku, dwóch policjantów przechodziło w pobliżu kościoła w Pawłowie. Nieoczekiwanie zawołał ich miejscowy ksiądz proboszcz Bogusław N. Zapytał, czy może pomóc w poszukiwaniach.
i każda pomoc była oczywiście na wagę złota, dlatego funkcjonariusze odpowiedzieli twierdząco. Ksiądz mógł przecież powiadomić o zaginięciu w czasie mszy świętej, wywiesić jakieś ogłoszenia przy kościele. Choć i tak pewnie już cała parafia dawno wiedziała o zaginięciu Joanny, nie zaszkodziło próbować i w ten sposób. Ale proboszcz miał na myśli coś zupełnie innego. Zapytał funkcjonariuszy, a może warto byłoby sprawdzić budynek wikaryjki. Funkcjonariusze odpowiedzieli, że dzieci ze szkoły już tam były poprzedniego dnia z nauczycielką i niczego nie znalazły. Ksiądz jednak nalegał, by wejść do środka ponownie, bo przecież wewnątrz jest dość ciemno, może nie wszystko zostało dokładnie sprawdzone. A to jednak dzieci. Funkcjonariusze przystali na prośbę księdza proboszcza i wspólnie weszli do środka. Przez kilka minut dokładnie sprawdzali pomieszczenia, po czym ksiądz powiedział, że w pomieszczeniu dawnej kuchni, w którym stoi duża figura Matki Boskiej, pod ścianą znajduje się łóżko i może warto byłoby je odsunąć i zajrzeć, czy za łóżkiem czegoś nie ma. Policjanci zrobili dokładnie to, o co poprosił ich proboszcz i kiedy odsunęli stare łóżko, ich oczom ukazał się dziwny widok. Były to leżące na podłodze koce i wyglądało na to, że coś zostało w te koce zawinięte. Kiedy lekko je odchylili, ich oczom ukazało się ciało martwej dziewczynki. Była to zaginiona od 2 dni Joanna Kulik. Zwłoki były częściowo rozebrane, co policjantom od razu nasunęło skojarzenie, że do zbrodni mogło dojść na tle seksualnym. Na miejscu natychmiast pojawił się prokurator, ekipa z Komendy Wojewódzkiej Policji z Kielc, sprowadzono również przewodnika z psem tropiącym i przez kilka godzin technicy zabezpieczali ślady na miejscu odnalezienia ciała, a wszystko to zostało zarejestrowane kamerą wideo. Znaleziono kilkadziesiąt śladów, które mogły pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy zabójstwa. Jednymi z ważniejszych dowodów były ślady krwi, a także włos znaleziony na ciele dziewczynki. Z całą pewnością nie należał do niej. Joasia była blondynką, a zabezpieczony włos był krótki i ciemny. Prawdopodobnie należał do sprawcy. Oględziny na miejscu ujawnienia zwłok trwały 4 godziny i dopiero po tym czasie zabrano ciało Joanny na sekcję zwłok. Wszystko wskazywało na to, że dziewczynka została zamordowana w zupełnie innym miejscu, a ciało zostało przeniesione do budynku. Niezwykle ważną kwestią było więc ustalenie miejsca zbrodni. Policjanci od razu założyli, że zabójcą musiała być osoba miejscowa, która doskonale wiedziała, że wikaryjka jest opuszczona i że drzwi do niej są otwarte. Pies tropiący zaprowadził przewodnika do znajdującego się w pobliżu gospodarstwa, w którym mieszkał 28-letni Jarosław H. wraz z żoną i 2 dzieci. Okazało się, że mężczyzna był wcześniej skazany za czyny lubieżne w stosunku do nieletnich dziewczynek. W 1997 roku obnażył się przed 2 14-latkami z okolicy, za co został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności. W chwili, kiedy popełniono zbrodnię na Joannie, Jarosław H. był na wolności i teoretycznie mógł dopuścić się tego czynu. Z ciała dziewczynki zabezpieczono ślady zapachowe, następnie przeprowadzono eksperyment osmologiczny przy użyciu psa specjalnie do tego wyszkolonego. Po powąchaniu zabezpieczonego zapachu pies miał wskazać osobę spośród kilku mężczyzn, do której ten zapach należy. Pies wskazał Jarosława H., ale eksperyment dla pewności powtórzono kilka razy z różnymi psami. Jednak czworonogi nie były w tym zakresie zgodne. 3 spośród 5 psów wskazały Jarosława H., czyli tylko w zasadzie 60%. 2 pozostałe nie wskazały nikogo spośród osób biorących udział w eksperymencie. Prokuratura uznała, że eksperyment osmologiczny oraz doprowadzenie przewodnika przez psa do gospodarstwa Jarosława to wystarczające dowody, by mężczyźnie bliżej się przyjrzeć.
Początkowo nie zatrzymano go, ale zakazano mu wyjeżdżania z terenu wsi. Mężczyzna złamał ten zakaz, czym również zwrócił na siebie jeszcze większą uwagę organów ścigania. Pewnego dnia w czasie śledztwa wraz z rodziną wyjechał na cały dzień do mieszkającej w innej miejscowości cioci. Policjanci próbowali ustalić, w jaki sposób doszło do tego, że dziewczynka zboczyła z trasy swojej pieszej wędrówki do domu. Nikt nie widział przecież żadnego uprowadzenia, poza słowami tego małego chłopca. Asia musiała prawdopodobnie sama udać się do człowieka, który odebrał jej życie. Jak wcześniej ustalono, Joannę widziano po raz ostatni na wysokości cmentarza w Pawłowie, zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym później znaleziono jej ciało. Kawałek dalej, za zakrętem, mieszkał starszy 80-letni kościelny. Mężczyzna był już na emeryturze i całe dnie spędzał siedząc na ławeczce przed swoim domem. Był absolutnie pewien, że Joanna nie mijała jego domu po południu 23 września. Asia zaginęła więc między cmentarzem a domem kościelnego na dystansie 50 metrów. Po drodze między cmentarzem a domem kościelnego znajduje się tylko kościół z plebanią oraz gospodarstwo Jarosława H., czyli mężczyzny wskazanego przez policyjne psy. Przy ciele dziewczynki nie znaleziono jej szkolnego plecaka, zaczęły się więc jego poszukiwania. Ze studzienek straż pożarna wypompowywała wodę, by sprawdzić, czy plecak nie został do którejś z nich wrzucony przez sprawcę. Niczego jednak nie znaleziono. Na kocach, w które zawinięte było ciało dziewczynki, znajdowało się wiele kaczych piór. Jarosław H. zajmował się hodowlą kaczek. Na jego posesji znajdował się też niewielki drewniany budynek, w którym, jak podejrzewała policja, mogło dojść do zbrodni. Nie zdążono jednak dokładnie sprawdzić tego budynku, ponieważ mężczyzna bardzo szybko po zbrodni rozebrał ten budynek, zburzył go. Górna część ubrania dziewczynki była podniesiona do góry, co sugerowałoby seksualny motyw tej zbrodni. Na stopach Joasi nie było butów i też nigdy ich później nie znaleziono. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka została uduszona, i początkowo zakładano, że do uduszenia doszło na skutek uciskania ust i nosa, ewentualnie szyi, rękoma, lecz później zauważono, że na szyi dziewczynki znajduje się bruzda, co wskazuje na to, że uduszono ją przy użyciu jakiegoś sznurka, kabla, ewentualnie cienkiego paska. Lekarz stwierdził, że dziewczynka nie została zgwałcona, ale miała zasinienia wokół narządów płciowych i mogło dojść do molestowania. W weekend po zbrodni na płocie koło kościoła wywieszono koce, w które zawinięta była Joanna. Policjanci mieli nadzieję, że ktoś je rozpozna i wskaże ich właściciela. Niestety nie zgłosił się na policję nikt, kto rozpoznałby te koce. W poniedziałek 28 września 1998 roku odbył się pogrzeb Joanny. Mszę świętą odprawiał proboszcz parafii, ten sam, który wraz z policjantami odkrył ciało Joasi. W ostatniej drodze dziewczynce towarzyszyło kilka tysięcy osób. Wszyscy płakali. Kondukt żałobny ruszył ze Zbrzy i szedł 2 kilometry do Pawłowa. Za karawanem szli słaniający się z bólu i rozpaczy rodzice Joasi oraz jej siostra Agnieszka. Za nimi babcia dziewczynki, bliższa i dalsza rodzina, a dalej mieszkańcy i mnóstwo osób, mnóstwo ludzi, którzy o tragedii usłyszeli w mediach. Joanna tydzień wcześniej przyjęła sakrament bierzmowania. Lubiła chodzić do kościoła, a teraz trumna z jej ciałem stanęła na środku nawy głównej, a wokół niej stali zrozpaczeni bliscy. 15 stycznia 1999 roku na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Starachowicach aresztował Jarosława H. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa Joanny Kulik.
W tamtym czasie nie dysponowano jeszcze wynikami badań DNA włosa znalezionego na ciele ofiary. Żadne z polskich laboratoriów nie zdecydowało się na przeprowadzenie tego badania, które w Polsce dopiero raczkowało. Wysłano więc włos do Niemiec. Na wyniki trzeba było czekać kilka miesięcy, a samo badanie było niezwykle kosztowne. Nie podano do publicznej wiadomości powodu aresztowania Jarosława, ale wszystko wskazuje na to, że oparto się wyłącznie na poszlace, jaką było badanie osmologiczne i zachowanie psa tropiącego. Ponadto mężczyzna był wcześniej karany za czyn związany z nieletnimi. O tym, że Jarosław był karany, nie wiedzieli mieszkańcy wsi. Być może wyrok był w zawieszeniu, a może rodzina skłamała, że mężczyzna na przykład dokądś wyjechał, kiedy odsiadywał ten wyrok. Ludzie we wsi bardzo go lubili, często zostawiali rowery na jego podwórku, kiedy dojeżdżali do kościoła z sąsiednich miejscowości. Miejscowi nie byli do końca przekonani co do winy Jarosława, wszyscy zaczęli się wzajemnie podejrzewać. Wielu uważało, że stary kościelny musiał coś widzieć, że kogoś ukrywa. Tylko kogo? Wiadomo było, że kościelny jest spokrewniony z Jarosławem H. Czyżby więc krył swojego krewnego, a może księdza, swojego chlebodawcę? Mieszkańcy parafii zaczęli wkrótce o te zbrodnie podejrzewać młodego wikarego. Był przystojny, podobał się uczennicom i może wykorzystał ten fakt. Na murach kościoła i plebanii zaczęły pojawiać się obraźliwe napisy. Na pomniku Joasi ktoś napisał, by ojciec nie próbował dochodzić prawdy. Jarosław nigdy nie przyznał się do winy, twierdził, że nawet nie znał Joanny. Przesłuchano go więc przy użyciu wariografu i wynik był taki, że Jarosław ma wiedzę na temat okoliczności zbrodni, ale stara się ją zataić. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że jest mordercą. Być może był świadkiem zbrodni lub zabójca powiedział mu o okolicznościach. Jarosław mógł również brać udział w ukrywaniu ciała i stąd też jego ślady zapachowe na ciele dziewczynki. Gdy wreszcie 28 października 1999 roku przed Sądem Okręgowym w Kielcach ruszył proces oskarżonego, bezrobotnego rencistę broniło trzech obrońców, w tym znany adwokat karnista profesor Jan Widacki. Obrońcy wnioskowali o ekshumację i powtórzenie sekcji zwłok. Wniosek odrzucono, choć istniało wiele wątpliwości co do wyników sekcji. Przede wszystkim nagrania z oględzin, które przedstawiono ekspertom, nie dawały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście ślady wokół narządów płciowych dziewczynki powstały na skutek przemocy, czy są to po prostu pośmiertne plamy opadowe. Lekarz, który przeprowadzał sekcję zwłok, potwierdził, że w istocie nie sprawdzono tego dokładnie i rzeczywiście nie można wykluczyć wersji o tym, że są to plamy. Lekarz przeprowadzający sekcję przyznał również, że nie wykonano wielu istotnych badań, które pomogłyby w ustaleniu faktycznych okoliczności śmierci dziewczynki. Choć początkowo założono, że do zbrodni doszło w dniu zaginięcia dziewczynki, to jest 23 września 1998 roku, około godziny 15:00, dobiegły powołany do tej sprawy stwierdził, że nie przeprowadzono żadnego badania, które pozwoliłoby z taką precyzją określić moment śmierci. Jedynym, co można było ustalić na podstawie temperatury ciała, to fakt, że dziewczynka nie żyła minimum 24 godziny przed znalezieniem ciała. Zmarła zatem najpóźniej około godziny 11 rano 24 września, ale równie dobrze do zbrodni mogło dojść w godzinach popołudniowych 23 września. Biegły z zakresu medycyny sądowej pan Adam Rutkiewicz stwierdził, że sekcja została przeprowadzona nieprawidłowo. Protokół zawierał wiele błędów, pojawiły się w nim wnioski, które nie zostały poparte żadnymi badaniami. Wiele niejasności dotyczyło charakteru obrażeń. Dziewczynka miała wiele obrażeń, ich liczby nie udało się dokładnie sprecyzować. Wiele wniosków posekcyjnych nie zostało w żaden sposób udokumentowanych.
śladów nie zbadano dokładnie, tylko zapisano wnioski pod z góry założoną tezę o seksualnym charakterze zbrodni, a według biegłego nie ma stuprocentowej pewności, że zbrodnia miała podłoże seksualne. To tylko założenie, przypuszczenie. Inny biegły z zakresu osmologii twierdził, że ślady zapachowe zostały pobrane w sposób nieprawidłowy. Kolejną nieprawidłowością było zgubienie zdjęć plecaka. Jedna ze szkolnych koleżanek Joasi miała identyczny plecak, poproszono więc dziewczynkę, by przyniosła go i pokazała policjantom. Tak też zrobiła. Wówczas funkcjonariusze wykonali zdjęcia, ale nie znaleziono później tych fotografii w aktach sprawy. Po prostu zaginęły. I policjant narysował plecak w sądzie z pamięci. Na kolejną rozprawę pani Danuta Kulik przyniosła plecak, ponieważ pożyczyła go od wspomnianej dziewczynki. Obrońca oskarżonego, profesor Jan Widacki, zapytał skład sędziowski, w jakim kraju analiza osmologiczna była podstawą skazania oskarżonego. Nigdzie. Podkreślał więc, że jego klient nie może zostać skazany tylko dlatego, że 60% psów biorących udział w eksperymencie na niego wskazało. Kolejnym już błędem miała być źle narysowana mapa trasy, jaką przeszedł pies tropiący z wikaryjki do domu oskarżonego. Owszem, pies zaprowadził przewodnika na jego podwórko, ale nie bezpośrednio. Najpierw po wyjściu z wikaryjki ruszył w kierunku plebanii, podszedł do drzwi, a dopiero potem stamtąd ruszył w kierunku zabudowań Jarosława H. Na mapie zaznaczono jednak tylko trasę między wikaryjką a domem oskarżonego. Całkowicie pominięto fakt, że pies najpierw udał się pod drzwi plebanii. O tym, że pies pobiegł najpierw na plebanię, mówił nie tylko Jarosław H., ale też inni mieszkańcy Pawłowa, którzy byli świadkami tej sytuacji. Oskarżony powiedział przed sądem: nie przyznaję się do tego zabójstwa, nie mam z nim nic wspólnego, nie wiem, co ja tu robię. Policja i prokuratura zrobili mnie kozłem ofiarnym. Tego dnia zeznawała również rodzina Jarosława H. Dali mu alibi. Przedstawiono również nagranie z oględzin miejsca ujawnienia ciała. Mama Joasi rozpłakała się i wyszła z sali rozpraw. Nie mogła znieść tego widoku. Ojciec natomiast pozostał do końca. Na kolejnej rozprawie zeznawał ksiądz proboszcz Błogosław N. Powiedział, że Pawłów to już 9. parafia w jego karierze, odkąd był wikarym. Nigdy jednak nie słyszał o takiej tragedii, jaka miała miejsce teraz. Pewien mieszkaniec Pawłowa zeznał w sądzie, że w czasie pogrzebu Joasi ksiądz proboszcz powiedział do niego, że nazwisko sprawcy będzie dla mieszkańców wielkim szokiem. Ksiądz nie powiedział jednak, kogo konkretnie miał na myśli. Kilka minut później do tego mężczyzny podszedł organista i powiedział, że nie może nikomu powiedzieć o tym, co przed chwilą usłyszał od proboszcza. Zapytany o to ksiądz odpowiedział, że miał na myśli Jarosława H. Jeden z policjantów miał mu powiedzieć, że ten mężczyzna może być sprawcą, ponieważ był wcześniej karany za czyny lubieżne wobec nieletnich. Mężczyzna o imieniu Jarosław, kuzyn oskarżonego Jarosława H., zeznał, że oskarżony powiedział mu kiedyś, że Joannę Kulik zabili dwaj jej szkolni koledzy. Dodał również, że zostali już zatrzymani przez policję. Po wielu miesiącach nadszedł wreszcie wynik badania DNA włosa znalezionego na miejscu zbrodni na ciele ofiary. Ustalono, że włos nie należy do oskarżonego, ale DNA ma wiele cech wspólnych z Jarosławem H. i za zbrodnią może stać ktoś blisko z nim spokrewniony, na przykład brat, ojciec, być może wujek. I to wówczas uwaga społeczeństwa zwróciła się w stronę pewnego księdza, Stanisława H., który był bratem ojca Jarosława. Sam Jarosław wskazywał, że być może to właśnie ten wujek jest sprawcą. I w tej sprawie był jeszcze jeden podejrzany, pewien nastolatek. I w tym przypadku również stwierdzono, że włos należy do kogoś spokrewnionego z tym chłopakiem.
W takich małych społecznościach bardzo często ludzie są ze sobą spokrewnieni bliżej lub dalej, ale tego wątku nie badano dalej, nie sprawdzono, kim mogła być osoba, od której pochodził ten włos, a głównym podejrzanym nadal pozostawał 28-letni Jarosław H. Należy w tym miejscu dodać, że w kręgu podejrzanych znajdowało się aż 10 mężczyzn, w tym jeden ksiądz, ale nie podano, czy chodziło o proboszcza, wikarego, czy może o księdza z zupełnie innej parafii. Prawdopodobnie chodziło jednak o wikarego. Adwokat Jarosława H. podnosił, że DNA pobrano od wszystkich podejrzanych, oprócz wspomnianego księdza. Jedna z koleżanek Asi opowiadała, że kilka razy była w wikaryjce. Widziała wówczas wewnątrz jakiś koc, wisiał na grzejniku, ale nie była jednak w stanie stwierdzić, czy był to dokładnie ten sam koc, w który owinięte było ciało Asi. Inna koleżanka wspomniała również o dziwnej rozmowie z księdzem wikarym Piotrem O. już po śmierci Asi. Otóż koleżanka zeznała. Kilkanaście dni po zbrodni poszłyśmy z dziewczynami do księdza. To fajny ksiądz, młodzież go lubi. Nawet dziewczyny podkochiwały się trochę w nim. Wikary powiedział, że ludzie plotkują, że on jest podejrzany i pytał, czy my wierzymy w te plotki i czy rodzice pozwalają nam do niego przychodzić. Zapytał się, czy obawiamy się, że może się z nami stać to samo, co z Joanną. Dziewczynka potraktowała te słowa jako żart. Wikary zeznał, że nie przypomina sobie takiej rozmowy i zapewnił, że na pewno nie żartował bez tak poważnej sprawy, jaką była zbrodnia. Dodał również, że nie znał Joasi osobiście. Kolejna koleżanka mówiła, że kiedy była na plebanii jakiś czas po zbrodni, ksiądz wikary zaczął wspominać Asię. Kiedy nastolatka powiedziała, że słyszała plotki, że to właśnie on może mieć coś wspólnego ze zbrodnią, ksiądz odpowiedział, by z niego nie żartowała, bo zarżnie. Tydzień po zabójstwie gminny listonosz znalazł w swojej skrzynce pocztowej anonimowy list o treści. Widziałem w tym dniu w pobliżu plebanii czarny lub ciemnogranatowy samochód, sedan, a tuż obok czerwony Tico lub Uno. Przy samochodzie rozmawiali dwaj mężczyźni, których nigdy wcześniej nie widziałem. Zachowywali się bardzo dziwnie. Na mój widok zamilkli. Nie udało się ustalić, kto był autorem tego anonimu i nie wiadomo też, dlaczego list trafił akurat do skrzynki listonosza. Na jednej z kolejnych rozpraw oskarżony został zapytany o to, czy nielegalnie korzystał w czasie widzenia z telefonu komórkowego swojego adwokata i czy dzwonił wówczas do swojej matki. Został zapytany o treść przeprowadzonej wówczas rozmowy i odpowiedział, że do tego pytania ustosunkuje się na ostatniej rozprawie. W czasie ostatniej rozprawy powiedział natomiast, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, nie zadzwonił do swojej matki z telefonu adwokata. W tej sprawie odbyło się aż 35 rozpraw w sądzie okręgowym. Proces trwał 2,5 roku. W tym czasie Jarosław H. przebywał w areszcie, zachorował na depresję i schudł 60 kg. Był nawet hospitalizowany. Na każdym z posiedzeń pojawiali się nowi świadkowie, nowi eksperci. Jedną z osób zeznających na niekorzyść Jarosława był jego współwięzień, który stwierdził, że Jarosław przyznał mu się do zbrodni i opowiedział o jej szczegółach. Drugi ze współwięźniów z tej samej celi zaprzeczył, by taka sytuacja kiedykolwiek miała miejsce. Ustalono, że wszystkie informacje, jakie podał oskarżający więzień, pochodziły z artykułów prasowych, a zeznania nie były wiarygodne. Nie podał bowiem żadnych innych okoliczności poza tymi, które mógł poznać z mediów. Na procesie zeznawał również organista, który w czasie pogrzebu miał prosić świadka, by nie powtarzał nikomu tego, co mówił ksiądz o sprawcy. I początkowo przed policją organista zeznał, że ksiądz proboszcz sugerował mu, jakoby wiedział, kto jest sprawcą, jednak w sądzie organista wycofał się z tych słów. Sąd
musiał przesłuchać jeszcze innych świadków, którzy nie stawili się na poprzednie wezwania. Za niepojawienie się na rozprawach zostali ukarani grzywnami w wysokości 500 zł każdy i twierdzili, że nie stawili się w sądzie, ponieważ nie mieli pieniędzy na bilet autobusowy. Na ostatnią rozprawę zostali doprowadzeni siłą, a trzech innych świadków zmarło na przestrzeni lat i nie można było ich już przesłuchać. Na ostatnim etapie procesu Jarosław H. został zwolniony z aresztu z uwagi na zły stan zdrowia i odpowiadał z wolnej stopy. W areszcie przebywał 2 lata i 9 miesięcy. Po wyjściu na wolność mężczyzna przeprowadził się do innego województwa, kupił dom i nowy samochód. Wreszcie po latach procesu, po 35 rozprawach, sąd wydał wyrok 4 lata pozbawienia wolności za pomoc w ukryciu zwłok i niepoinformowanie o zbrodni. Areszt tymczasowy został odliczony od wyroku. Zostało jeszcze 15 miesięcy więzienia. Sąd uznał, że nie było dowodów na to, że mężczyzna jest odpowiedzialny za śmierć dziewczynki. Jedynym, co udało się udowodnić, to fakt, że posiadał jakąś wiedzę o tej zbrodni i mógł dotykać ciała dziecka. Rodzice Joanny zaskarżyli pierwszy wyrok i sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Nakazano wówczas powtórzenie procesu. W drugim procesie o opinię na temat oskarżonego poproszono znanego seksuologa, profesora Zbigniewa Lwa Starowicza, który miał ocenić, czy Jarosław H. jest zdolny do popełnienia zbrodni na tle seksualnym. Profesor uznał, że tak. Co prawda Joasia nie została zgwałcona, ale motyw tej zbrodni wydawał się być dość oczywisty. Biegli psychiatrzy i psychologowie uznali, że Jarosław H. ma bardzo słabą osobowość i gdyby znał nazwisko sprawcy, nie ukrywałby go. W związku z tym, według nich, to on może być sprawcą. Nowy proces ruszył w lutym 2005 roku. Został on jednak utajniony na wniosek obrońców oskarżonego. I kolejny wyrok sądu okręgowego znacznie odbiegał od pierwotnego wyroku. Został wydany 31 maja 2005 roku i sąd skazał wówczas Jarosława H. na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Wychodząc z sali rozpraw, Jarosław H. krzyknął do dziennikarzy: "To nie ja zabiłem, to ksiądz." Miał konkretnie na myśli proboszcza Bogusława N. Ten wyrok został ponownie zaskarżony. 28 grudnia 2005 roku do sądu apelacyjnego w Krakowie trafiło odwołanie w tej sprawie. Sąd apelacyjny zatwierdził jednak wyrok sądu okręgowego i uznał go za prawomocny. 26 kwietnia 2007 roku wpłynął wniosek do Sądu Najwyższego, a 25 października 2007 roku Sąd Najwyższy odrzucił wniosek. W ten sposób zakończyła się droga obrońców w tej sprawie i odliczając od wyroku okres przebywania w areszcie śledczym, możemy podejrzewać, że Jarosław H. mniej więcej od 7, może 8 lat jest już na wolności. Ojciec Joasi po ostatecznym wyroku powiedział: "Wreszcie stała się sprawiedliwość. On teraz płacze, a my płaczemy od 7 lat. Niechby mu tylko tej kary nie zmniejszyli." Jarosław H. odbywał swój wyrok w kilku różnych zakładach karnych, między innymi w Jaśle czy Chmielowie koło Tarnobrzegu, i kilka razy starał się o przedterminowe zwolnienie, jednak wszystkie te prośby były odrzucane. Dzieci Jarosława, które w chwili zbrodni miały 2 i 5 lat, nie wierzą w winę swojego ojca. Nie wierzyła w nią również żona i matka mężczyzny. Co więcej, nie wierzyli również mieszkańcy. W tej sprawie było mnóstwo niejasności i wiele wskazuje na to, że Jarosław H. może być kolejną osobą niewinną, która odbywała wyrok nie za swoje winy. I to, o czym myślałam, pisząc ten scenariusz do tego odcinka, to, że ofiara, umierając, o ile nie jest atakowana od tyłu z zaskoczenia lub też przez zamaskowanego sprawcę, zawsze widzi swojego oprawcę, swojego zabójcę i doskonale wie, kto odbiera jej życie.
nieznajomy, czy też znajomy. I prawdopodobnie umierając, myśli o tym, że jej oprawca poniesie kiedyś karę. Ale później śledczy stają przed trudnym zadaniem ustalenia zabójcy i szkoda, że nie można z mózgu ofiary odtworzyć jej wspomnień z chwili zbrodni, o ile ułatwiłoby to pracę śledczych. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!